Witam serdecznie, Luka z tej strony, zapraszam was na Antegranda. Ciekaw czy mogę niestety. Ciekaw czy mogę. Okej, mogę grać padem, to fajnie, no sobie zagramy padem. Tylko, że zaraz zrobimy mech. Na chwilę prawdopodobnie witamy ponownie. We like what we see. There's room in my posse for you, and I ain't taking no for an answer. What's it gonna be? Tego ja powiem szczerze, nie widziałem. Grałem w Antegranda tyle razy, ale tego zwiastu nie widziałem. I figured you might want to change things up to help clear your head. Can't say I blame you. Hey, listen. When you get to Bayview, my gal Rachel will hook you up. She's loaned you her ride. It's at the airport waiting. Now it's her baby, so be gentle. Good luck, bro. Be seeing ya. Wow. Stara gra, która kurczę mija. Nie wiem, czy zrobię wam maraton. Zrobimy pierwszą maraton. Zrobię. Ale zobaczmy. Przede wszystkim. Logging. Czemu logging po angielsku? Bo niestety nie wiem. Hey, how's it going? I'm Rachel, Samantha's friend. I heard your plane finally got in. Well, welcome to Bayview. Zaraz zobaczymy. Muszę zobaczyć, co się dzieje. Hey, if you haven't already guessed it, what you're hearing is the car's short message system, otherwise known as SMS. I don't know if you're familiar with it, so I set it up for first-time use. Read the instructions to find out how it works. Now check out the mini-map. It's simple to use, but make sure you get familiar with it. This is the big city, you know. I need my ride back soon, so meet me at the car lot highlighted on the mini-map. Nitro. Alright, you. Heads up with some rods, would you? Bunch of losers gathering for some rakes. Nice chance to add some corn to your camp. I'm taking all the time. Oh, nitro. Just a fish. I'm sure this is a bunch of fish. Why do you wish to use nitro? Sushiness. What is this? Hey, Rachel. What up, girl? Word on the wire
able to pinpoint the exact location, you should be able to find them without much problem. My boy stays easy picking. I don't mind. Good luck. I'm out. Najlepsze to, że można jeździć padem w tej grze. To dobrze. Przejdziemy wszystkie testy, oczywiście nie zapomnę. Jak już sobie podam jakiś pierwszy lajker. Myślałem o... Zobaczymy. Myślałem o Nissanie. Ale może zrobimy sobie typową wersję. Zobaczę. Mam nadzieję, że będzie się włączyć. Nie zapomnijcie o łapce w górę. Ja dzisiaj zrobię tak powiedzmy 2 godziny. Spróbuję 2 godziny w górę zagrać. Ale się cieszę, bo udało mi się uruchomić grę. Kiedyś miałem problem z tą grą. Dokładnie save'a sobie traciłem. Więc kiedyś był na kanale moim Nitro Speed. Ja uwielbiam tą część. Uwielbiam ją po prostu za to, że nie jest graficznie niedopracowana, ci powiem wam. Ale jedna rzecz. Efekty. Powiem szczerze, że praktycznie 90% mapy znam. Muszę sobie zmienić bumpera, ustawienia, łączki. Troszeczkę jest. Przede wszystkim nie zmienię naszego. Fajnie wibruje mi pad. Oczywiście będę się męczył nad jedną niestety wersją, a to będę grał na klawiaturze niestety, bo i bierzemy oczywiście i pisaneczkę. Jak będzie możliwość
dude. What's the holdup? You lost or something? The car lot is on the mini-map. Hurry up. Okay, jeszcze tutaj jest. Dobra. I can get over here. Będę. I don't have all night. Zawsze się nie troszeczkę z inną gramą, żeby wróciłem do mojego ukrony gry. W tą grę sobie będę troszeczkę dłużej poczekamy. Jeszcze raz gram na Muszę sobie zmienić jedną rzecz. To się zastanawiam w start. Nie wiem właśnie jak się startuje, ale to może. Hey, what are you doing in Rachel's ride? Oh, you're that dude I heard about. Zobaczymy. Let's welcome you the right way. Oczywiście, tak, gierka jest... Muszę się nauczyć, że jest pierwsza klasa zmienić klawiaturę. Tylko tak przez minę sobie... trochę pogubiłem. Czekajcie sekundę. Jadę na automacie, bo... Wezmę golfa. Muszę go sobie nie wyjść, muszę się zastanowić.
Turbo Mazda. No, zaraz będzie na mówiła, żebym od razu wyszedł. Hey man, I want my car back. You better haul over here ASAP or I'm putting the word out on you. And that means no more racing till I say so. Get over here, now! Musimy wszyscy zaznaczyć, gdzie to jest. Pamiętam, zawsze pamiętam. Wiecie co mi w kurwa... O, troszeczkę moczkę. Wiecie co mnie wkurzało zawsze w tej grupie? Strasznie wkurza, więc nie pies. No tak. Poczekajcie sobie, jest sobie jeszcze zrobić chwilę na tym. Muszę tu się chyba się napić. Muszę to zrobić. Ale to zaraz sobie zrobię. Pojedzie do garażu, a ja sobie zacząłem się Zimnęli to przycisko. Finally, where have you been with my ride, huh? There better not be a single mark on it. Sam claims you can drive. Maybe so, but you ain't using my ride. Use your cash to pick out a set of wheels. I'll call you later. Hey, good news. The cash from your accident just came through. Samantha wired it over here. Use it to set yourself up with a new ride. I'll check you later. Czemu X5 bo bardzo się dobrze nią prowadzi. No, oczywiście, jak zwykle będę czekał, aż got yourself a set of wheels, head over to my garage. Don't bother looking for races because there's nothing going on. Don't keep waiting again. Poczekajcie sobie, muszę wstawić jedną rzecz. Jest jeszcze w opcjach. Miałem tutaj oczywiście. Hard KM. Jeszcze zrobimy player. To jeszcze tutaj muszę zrobić hard. No to ja tutaj mogę zmienić sterowanie. Nie pamiętam, czy to można zostawić. Nie mogę sobie, nie pamiętam, czy tutaj się dało ustawiać sterowanie. Ale muszę zobaczyć. Więc dobra. Oczywiście zawsze nie ma tak jak początek gry. Ten miał... Nie będzie...
Let me give you the 411. Everything in the Bayview race scene goes through me. And if you haven't noticed yet, it's the place to be. The race scene here is big. Whatever you like, you can find it, if you know where to look. Drag, drift, circuits, and way more. The scene runs so deep, we're racing in places you wouldn't believe. Of course, with that comes an opportunity for some serious money. Best of all, there's an invitation-only series called the Underground Racing League for the elite driver, where the coin and the props are off the hook. All it takes is the right cred and the proper connections. Remember, this is my town. You're a guest, so max respect. Round back is Tommy. He's a wizard under the hood. He'll hook you up. Hey, dude. Rachel set it up so you can handle all your business out of the garage. She set aside some room for you. Come on, I'll show you where you can store your rides. Yo, here we are. Your own personal space. You can lay out all your parking. You can also store in the back. You can cut between your rides. Oglądanie, bro. I got yes, dobra. Zaczynamy gierkę. Yes. Okej, okay. Zaczynamy. Mam nadzieję, że wam oczywiście będzie się podobało. Hey, by the way, I forgot to mention that there's a lot of action in the city tonight. I've uploaded the race locations into your map. Go out there and start making a name for yourself. Chcę się kostiumować przede wszystkim. Niestety. Chociaż zobaczymy. Kurczę, wzdłuż rzucę. Hey man, if you haven't already heard, I'm in the know when it comes to all the tuner gear coming and going in Bayview. If a shop's got something prime and worth looking at, I'll hit you on your SMS and let you in on it. The stuff usually goes fast, so pay attention to your message alert. Don't thank me just yet. I haven't figured out what you owe me in return. Call you later. Części wszystkich. Wszystkich potrzebujemy. Congrats on all that burn up you've been doing out there. To keep it up, you're gonna need to keep your ride wired tight. And horsepower equals speed. So bolt on everything you can. Right here is the place to do it. Czyli mogę tylko myszką klawiaturą używać. Dobra, poczekajcie, zrobimy troszeczkę.
since I hit the streets. Now, transmission is where you lose most of your power, so any upgrade will help you get more bonus. Tighten your ride, get rid of that stock suspension. Firm hold and grip. Nitrous oxide is the glycerin of the race world. Wrap it under your hood to give your ride that extra power when you need it. My way, yeah, you're bound to fall. What you on my coming out? No niestety, częściowo można klawiaturą, częściowo niestety... gameplay. Ale... przede wszystkim chcę dodać kasę. Rzeczy, czy przede wszystkim zacznijmy od tej części. Jest bardzo ciężko. Listen here, you're about to be fully felt by the Street Cross. This is the hottest new kick slam in the race world. These here tracks are tight. There's very little room to bend the curves, so make sure your ride's dialed in right. Do whatever it takes to get that other guy out. Dobra. No o to chodzi, żeby na, jak najlepiej nie zajechać. Powiem szczerze, że lepiej się jeździ na padzie w tą grę niż na prawo. W ogóle w typu takie gry to się nie jeździ. Poczekajcie sekundę, sobie muszę poprawić ucho. Hey, yo man, I gotta hand it to you back there. That was nice. But here's a little tip for you now that you got your feet wet. You're gonna hear margin of victory a lot out here, because they don't care how you won, just by how much. The bigger the gap between you and the other guy when you cross the finish line, the better your rep. Przede wszystkim chciałbym coś wyjaśnić na tym kanale. Jakby ktoś nie zauważył, przede wszystkim to jest, jak dla mnie to jest troszeczkę amator, czyli no, to jest dla mnie tylko skoczny tak od rzeczy, których bardziej ja mam w ocenie, bo na przykład ja jestem tą osobą, która bardziej tylko się zajmuje pokazanie czegoś, na przykład nieśmiesznie jedna rzecz. Słuchajcie, nie zrozumiałem czasami. Ja nie oceniam produktu. Ja oceniam produkt, a
nie, nie pokazuje, jak on wygląda w środku. Mi się nie podobają na przykład... No. Tam, czekajcie, bo ja sobie tutaj zrobię małą modyfikację. I druga sprawa. Ja nie pokazuję wam dokładnie, jak wygląda komputer. To trzeba u was wyłączyć czasami z głowy sobie, jak wygląda komputer, jak ma moje zastosowanie, a nie ja. Przede wszystkim na rzecz. Nie ma. Jedna rzecz. Zacznę od tego w początku. Chciałem na kanale pokazać tylko gameplay z gier, także stosowanie komputera w innych rzeczach, tylko na przykład skraszowałam się gra. Wróciłem ponownie, bo niestety skraszowało mi grę. A to się zdarza w tych antegrandach, że czasami się kraszują grę. Raczej kraszowała mi się gra, zniesiła mi się dokładnie. Co miałem powiedzieć wam? Przede wszystkim ja nie jestem człowiekiem, który jest normalny. Przede wszystkim śmieszy mnie to przypuszczenie, że ktoś mi nie mówi, co ja mam robić, co nie mam robić. To jest mój kanał. A to by się to nie podobało, to nie się mówi takie życie. Które ja lubię, które cenię, więc na przykład ostatnio polubiłem BFA czwóreczkę. BF czwóreczka będzie na kanale, będzie już jest odcinek nagrany, już był na kanale, ale to jeszcze nie jest wszystko. Planuję jeszcze wersję drugą, drugi odcineczek, może nawet chyba jest nagrany unboxing, troszeczkę let's playa. Nagrywałem się oczywiście na tym momencie, to jest tylko dla mnie zabawa, przede wszystkim gra jest przedłączona tylko leciał.
dalej sprawa. Czekam oczywiście na ciebie hard. Muszę troszeczkę lepiej się postawić. Ale jest jeden warunek. Niestety trybie hard drugiej wersji nie będę grał w trybie hardzie na drifcie. Nie umiem driftować tym samochodem, nie umiem w ogóle driftować. Więc bardzo mówię, że będzie bardzo słabszą wersją. Druga sprawa. Miałem zacząłem coś mówić i przestałem. Więc tak. Jak mam rozumiem? Gdy traktuję to dla siebie troszeczkę takiego zwala w mózgu, jak to się mówi. Więc kupić i okularki Co bardziej chcę tak
nie, no to kupuję tak jak to powiedzmy. Mogę inaczej powiedzieć. Traktuję takie dobrą zabawę przede wszystkim. Na 7 internecie, w sensie nie ma problemu, już prawie 16 lat. Zabawa jak na YouTubie. To jest dla mnie, to jest zabawa. Mogę troszeczkę chociaż też zarobić. Ale przyjąłbym się zarobię. Na razie jeszcze nie tracę, bo remont jednak jednostki centralnej, czyli komputera jest bardzo mocno obciążony budżetowo moim. Na chwilę obecną, jak mówiłem wam, wydałem już na swój komputer ponad 6000, z czego część kasy już wam mówię, na co poszło, przede wszystkim na mocną kartę graficzną. I teraz jeszcze będzie do tego kupowane 3 podzespoły, które muszę mieć, żeby mieć dobre materiały, czyli może zmienić troszeczkę mikrofon. Chociaż powiem, że ten mikrofon jest, jakby powiedzieć wam, jeden z lepszych mikrofonów, które są dostępne. Przede wszystkim ja nie mam mikrofonu nie tylko do nagrywania, ale także do gadania przez Skype'a. Będzie wymiana, oczywiście będzie troszeczkę dodanych rzeczy typu nowa karta graficzna, raczej muzyczna, przepraszam, pamiętacie. Zobaczmy na to, żeby trochę ten jakoś była jeszcze lepsza. Zmiana procesora, przede wszystkim zmiana procesora. Co mam teraz, troszeczkę nie jest dobry jest. Wyrabia wszystkie gry. Ale jak coś będziemy, komputer był doskonały, do doskonałości. Od razu mówię, że nie zmieniam. Nie zmieniam na Intela. No i wolę sobie siedzieć na AMD. Przede wszystkim na to, że ekonomicznie ten AMD, co ja chcę, jest dorównywalny do jakości z Fixem. Czekajcie sobie, teraz najgorsza wersja, czyli Doro, będzie słuchać właśnie do dobra, zaczynamy. Zmiany. Thank you.
tym ktubę. Oczywiście mam łamoszliwość, mam. Dobra. Mam nadzieję, że tutaj po tej stronie nie skraszy im się. Ja też uniknął. Teraz jedna rzecz, pojeżdżę trochę po liście, bo zbieram troszeczkę kasy. Muszę troszeczkę kasy zbierać. Czemu ja się tutaj zbierać kasę, muszę najpierw pozbieram kasę. Troszeczkę sekundę. No, szukam jeszcze jednej jednego chyba w okolicach. Druga sprawa. Welcome to Mega Low Parts. This is the place to get all your basic tuner gear. The selection ain't the best, but they're always open and easy to find. Poke around, see if there's anything that catches your eye. Once you kick somebody, you know how you do it, man.
don't even believe we're together right now. Look, tell your story. You know the one I like. Say it, writers on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. Jedziemy sobie jeszcze speeda zrobić, czyli... The drift is all about style and control. Remember these three words, speed, steering, and handbrake, because they all play a factor in setting up those sweet moves that are gonna get you racking in some heavy points. Make sure you don't go crazy with the brakes, because the faster you go, combined with the more slides you hit, the higher your score is gonna be. Now- no, niestety. A to będzie się zabawa. Tutaj tak nie. Wiecie co? Zaraz coś zrobię. Zaraz poczekajcie, bo muszę zrobić jeden myk. No właśnie o to chodzi. Muszę zrobić jeden myk. Driftowanie na tym
Czekajcie, muszę się przypomnieć sobie jeszcze raz drifta, bo nie pamiętam, jak się robiło drifta. Ale niestety nagrada to. Muszę wyjść na chwilę. Muszę jedną rzecz zrobić, zanim zaczniemy. Options display jest dobrze. Gameplay. No niestety na hardzie nie umiem. Nie umiem po prostu. Słyszycie? Wielący pad. Niestety gram na klawiaturze, bo niestety inaczej się nie da. Ja zapomniałem, że ja trochę hard jestem. Tak samo nie będę, nie umiem jeździć. Niestety nie umiem jeździć się na trybie normalnym. W trybie hard. Niestety nie umiem jeździć. Zaczniemy od tego. Niestety, ja thank you.
I zaczynamy. Man, you're raising some serious hype out there. Looks like a couple of companies want to represent you. That means you qualify for the Underground Racing League I told you about. No traffic, no streets, just pure driving. All of it takes place on a controlled private course. Now, since you've set up shop with me, I'm gonna act as your agent. I'll take a cut off the top in return for letting you know what's worth looking at. Ładna dziewczyna. Szkoda, że nie narysowano. Ze wszystkich widzi się tu jedną rzecz. Ja na razie jadę. Hey, did you hear? The tunnel to Beacon Hill just got cleared. You should scope it out. Talk to you later. Zacznijmy od tego ścigów i oczywiście oj, znowu ale za wyjątkowo sobie, wiecie co, nie chcę się stresować przyjazdem, więc wiecie jaki klub sobie właśnie mam ochotę zapobrać tak bezstresowo na trybie to bardziej się w tym nagraniu to jest sobie troszeczkę odpicować furę, więc troszeczkę się przekazać. Flyerowa ta. To mnie goni, nie wiem co. O, sponsor. To jest dobra rzecz. A lot of sponsors want to sign you up for the Underground Racing League. So I picked the best of the best for you. Just let me know who you want to sign up. Czemu to? No to są najprostsze wyścigi. Hey dude, you see those X icons? Well, those are the sponsor's obligations. Dobra. You guessed it. You gotta race those events as part of the deal you ale signed najpierw to jest sobie get over there and impress. I'll hit you up later. Pizować tą furkę. Przede wszystkim muszę robić. Dostać się na drugą stronę. Kupić to, co nie kupiłem. Troszeczkę raczej będę a poza tym tutaj jest tutaj też jest kasa tutaj jeszcze jeden sobie poczekam.
lasciare caricato, non tante cose strumenti che abbiamo ammazzato, non è che ho detto che passa a messa, cioè non è così che passa a messa, perché non c'è la scelta di me. Przepraszam za mój głos, ale troszeczkę jakoś tak tam mam się czuję troszeczkę, ale to tak powiem, że w sensie, że się czuję tylko po prostu niewyspany jest. Dzisiaj akurat troszeczkę później poszłem spać, więc troszeczkę jest tak na nie. Tak jak nie powinno być troszeczkę, że to jest jedno. Druga sprawa. Jest taka sprawa, że to jest mój kanał. Takie typowe takie pytania, że nie mam nagrać tego, co nagrywam. Po prostu będę banował, albo po prostu nie toleruję takich rzeczy, tylko nie, w sensie nie sam nie toleruję, tylko w sensie to jest tak jakby to rzucać kulą w kogoś, ale tak kula ci nic nie powie, bo tak nic z tego nie, nic z tego nie mamy. Dlatego po prostu ja zabawę się uczę, cały czas się uczę. Przy okazji wam powiem tak, w tej grze będziemy staramy się przede wszystkim pokazywać ukryte wyścigi i grać je. Bo ja właśnie będę miał dodatkowo moje zadanie z dla mnie jest jedno zadanie zdobyć jak najwięcej wyścigów. Przede wszystkim ale z nim mamy zabawę. Już godzina w nagrania jest prawie godzina 40. Zobaczymy. Mam prawdopodobnie chcę przejść na plan 6, to sobie z 2 godziny, tak mi się wydaje, że w Polsce zainteresowanie 2 godziny filmowe. Ponad 2 godziny. Zrobimy to na testy. Ja w sensie nie będę grał 4 godziny. W tej gry chyba się nie mam przejść 4 godziny. Wszystkie muszę wszystkie lokacje blokować w sposób okleja jeszcze muszę jak jedno miejsce. Przede wszystkim muszę się jakoś w końcu ulepszyć. To nie jest wszystko ulepszone w końcu. Kupić RX8, mocniejszy mas tutaj jest. Dobra, zaczynamy, wszystko kupujemy. Zabrać.
on the blacktop is crucial, so upgrade your... Now, bigger is better, so upgrade your... Break the barriers of top speed by slimming your ride with a weight reduction kit. Больше особо то чипсы возьму, да? Ну, добавка, конечно, касса дандар, мало касса. Ty, cwaniak. Skojarzyłem. Wiecie co? Inaczej się gra, gra się na padzie, inaczej się gra, inaczej się gra na klawiaturze. Powiem szczerze, że troszeczkę lepiej mi się gra na tym padzie. Na padzie, ale nie gra, nie padzie, więc troszeczkę jest na padzie. Nie chciałbym robić zombie.
wiecie. Druga sprawa. Chcę zrobić trochę lepiej. W ogóle nie dałbym więc w tym grach. Postaram się spuścić na idę. Jest możliwość spuszczenia gry. Żeby to nie dobrze. No i idziemy. O, wyczuć. Druga sprawa. Pokaż wam fajny trik. Jeszcze nie tutaj, ale już tak, że mniej więcej. Jeszcze jedną rzecz. Jeszcze jeden, nie, ale... Zdjęcia.
braki, ale i bardzo dobrze macie czasami. Albo wielce zmiany. Wyjątkowo zrobiłem wiele rzeczy, natomiast z tamtego materiału przeniesiłem do tak. Zrobię bardzo wielki. Przyznać, że tak z... jest 3 godziny. Więc zenderowanie tego materiału. Zmiany szybki, wszystko dobrze renderuje. Zaleta FX-a. Tu jest słabszy w grach, ale to rendering jest AMD-k. Nie porównuje AMD-k do Intela w stosunku do renderowania. To są pewne na chwilę. Takie silniejsze mi się mówi. AMD jest kilowy. Wiele razy mówię, że komputer nie tylko się składa z procesora czy z karty graficznej, ale też kości RAM-u, zasilacza. Zasilacz. Co tam jeszcze jest? I tym podobne. Więc to nie jest tak, że... Ale jeszcze jedziemy dalej. Bo mam dla was niespodziankę małą. Jest tu pośród tych kilka rzeczy niespodziewanych. Może wam się będzie... Może wam uda się to znaleźć. Ale uważajcie. Jest tutaj jedna klacz, jedna rzecz. Nawet nie wiedziałem, że raczej już to wyglądowało. Powiem tak. Na planszy są kilka rzeczy fajnych do odkrycia. Jedną będziemy. Jeżeli weszli na tą drogę, to nie ich listy, tylko to musimy szukać tych rzeczy po całym planszy. I zobaczcie tu. Jeszcze nie w tej planszy, nie w tej rundzie, chociaż druga runda tak.